Temat będzie od bezdomności do obfitości. Słuchajcie, taki ciekawy trochę temat, który mi przyszedł, jak mnie Krysia zapytała w sierpniu chyba. Mówi, poczekaj, bo ty nie masz jeszcze tematu, to jaki będziesz miał temat? I tak od razu mi przyszło od bezdomności do obfitości. Kompletnie nie wiedziałem za bardzo, co tam mam mówić, ani na pewno do tej pory nie wiem, ale to nieważne. I tak, no dobra, nie, taki temat. Później się okazało, że no tak coraz bardziej tak czułem ten temat, o, ma to sens, jakieś różne pomysły przychodziły. Później tam rzeczywistość zweryfikowała. Natomiast zanim przejdę w ogóle w to, co chciałem dzisiaj powiedzieć, taki krótki wstęp. Tym wstępem będzie to, że chciałbym podzielić się rzeczami, których do tej pory nie publikowałem nigdzie. Część ze zdjęć, które pokażę, tak naprawdę widziała tylko jedna osoba, ja. I w pewnym sensie mam taki, może nie jakiś tam super dyskomfort, ale takie może myśli tam czasem przebiegają, a jak ludzie pomyślą, co tam stwierdzą, ile tego mamy, prawda? O co pomyślą? O kurczę, nie wiem, czy to mam udostępnić, czy nie? A może nie? A może tak? I takie myśli gdzieś krążą i tak samo jak krążą oceniając inne osoby, tak jak pewno w waszych głowach się pojawiło, a ten koleś w okularach, to o, teraz będzie mówił o, jak on się nazywa? Bogusław, o tam, okej. Dobra, coś tam o obfitości powie, zobaczymy. Albo jak jest ubrany, albo ten, dużo takich nam się pojawia rzeczy, tak? I czasem to się przekłada też na to, że gdzieś się obawiamy tych myśli swoich, że jak zostaniemy odebrani. Także ja dzisiaj ufam, nie wiem, no wam też przede wszystkim, ale ufam wszechświatu, że gdzieś jest coś, jakiś jest powód, że tu jestem i jakiś jest powód, że chciałem się podzielić trochę swoją historią, czyli może trochę inny wymiar niż większość tutaj wykładów, gdzie są różne często techniczne rzeczy, co jest super rzeczą. Natomiast ja chciałbym podzielić się, powiedziałbym, świadomością czy doświadczeniem życiowym, czy nawet użyję tego słowa mądrością życiową, którą tak naprawdę każdy z nas ma. Bo mądrość życiowa to jest nic innego jak nasze doświadczenie. Idziemy przez życie, tak, i doświadczamy różnych rzeczy. Tu kogoś poznamy, tu jakiś związek, potem się może skończy, może nie, ale w każdym razie to płynie życie i gdzieś nabieramy doświadczenia. I to jest ta mądrość życiowa. To, co chciałbym dzisiaj się podzielić, to jest trochę mojej historii. I chciałbym pokazać wam jakby dwa światy, w których żyłem przed jakby transformacją świadomości, czy jakby pracą nad sobą. Później jak to wyglądało w trakcie. No i teraz jak to wygląda, no efekty gdzieś. Chciałbym też się podzielić wnioskami, czy jakby tym doświadczeniem moim. Także poprosiłbym może tutaj o włączenie. O, przyszło mi coś takiego, bo przez wiele lat nie wiedziałem, jak się nazwać. Przyszło mi, że architekt szczęśliwego życia. No i jakoś tak gdzieś to poczułem, bo praca, która polega dziś też na wspieraniu ludzi w ich rozwoju osobistym, duchowym, generalnie mówiąc świadomości, gdzieś nie bardzo mi pasowało ani psycholog, ani coach, ani nic z tych rzeczy, które są. Przyszło mi architekt szczęśliwego życia też przez jakiś czas, tak o kurczę, co tam ludzie powiedzą. Ale tak czułem, zaufałem i tak to płynie. Jak powiedziałem, dwa światy chciałbym pokazać. Najpierw chciałem pokazać od tego świata, który doświadczałem przez większość życia. Był to świat związany z show biznesem, z biznesami, z mediami, z którym byłem związany przez wiele lat. Pracowałem w radiu, w telewizji, prowadziłem kilka swoich biznesów, byłem współwłaścicielem biznesów zarówno tutaj w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem ponad 8 lat i nie tak dawno wróciłem, no dawno, niedawno, 10 miesięcy temu, wróciłem na stałe do Polski i no i tym chciałbym się podzielić. I później to będzie pierwsza część taka show biznesowa, druga będzie ta bezdomność. I o, ciekawe rzeczy się dzieją, jak z tą panią od serników. Poznałem też dzisiaj, słuchajcie, osobę, która była bezdomną osobą. Nagle zaczęliśmy rozmawiać, ni stąd, ni zowąd. Okazało się, że
Mężczyzna był, nie wiem, czy mogę mówić imię, pamiętam imię, ale może nie będę mówił, bo nie wiem, czy będzie, czy chcę. Także też to ciekawe, czy jakby też takie potwierdzenie, że ten temat, że coś w tym jest, że ma to sens. Także, no dobrze, to co, gotowi? Jedziemy. Show business. To jest to moje życie, które było przez wiele, wiele lat. I tu są po prostu, zebrałem zdjęcia, słuchajcie, jak to wyglądało życie, gdzie pracowałem, co robiłem i jak to wyglądało. No dobra, nie będę gadał. Zdjęcia myślę, że pokażą więcej. Ktoś, to TVP ktoś zobaczył, już kichnął. No dobrze. Tak, to było parę ładnych lat temu. Pracowałem w Telewizji Polskiej. Pracowałem w ogóle w różnych telewizjach. W Telewizji Polskiej pracowałem na Woronicza najdłużej. Zajmowałem się rynkami finansowymi. Jaki? A właśnie. Zestresowany, to jest dobre słowo. I przestraszony, tak. Nieszczęśliwy. O. Nawet nie pytam o ten, a już ten. Dziękuję za osądy. Ale zgodzę się, wszystko, tak wyglądało moje życie. Każdy z tych rzeczy, które padły, rzeczywiście tak wyglądało. To było jakieś, myślę, z 15 lat temu około, tak strzelam. Tutaj kolejny, to już 2005 dokładnie, był turniej gwiazd w Kręgle, który organizowałem, zrobiłem sam, pozyskałem sponsorów, takich jak Microsoft, Neckerman i w sumie miałem 11 sponsorów, zrobiłem coś od A do Z, zaprosiłem wiele gwiazd, wiele programów telewizyjnych, tak naprawdę wszystkie największe telewizje były tam. Tutaj myślę, kilku aktorów kojarzycie. Także i aha, słuchajcie, widzicie tą marynarkę? To jest ta marynarka. Z 2005 specjalnie ją odkopałem i jest. No dobrze, dalej jedziemy. Tutaj już jestem w Chicago. To jest 2007 rok. Przeprowadziłem się wtedy do Chicago i od razu trafiłem na dużą wodę. Poznałem ludzi, którzy mieli agencję reklamową i powstawała agencja modelek. No i przekonali mnie, żebym tam z nimi działał i tu jest casting na modelki do naszej agencji, z którą zostałem potem współwłaścicielem. No i tak, jakieś ten komentarze? Co? Bardziej szczęśliwy, tak? Jeszcze raz. O. O, to też ciekawa historia, słuchajcie, siedzimy, taka znowu anegdota, taka no, tu i teraz, no, znaczy wczoraj tu i teraz, tak. Byłem na ognisku i tak mówię, a potańczyłbym sobie, kurczę, gdzie bym sobie potańczył. No i poszedłem do restauracji, tam do tego drugiego hotelu, a tam, co się okazuje, radio gra. No to tak podszedłem do tego radia, podgłośniłem, tak pytam tę obsługę, a może tu się wciska, dobra. No i sobie tańczę, słuchajcie, nie? Potem tak, no dobra, sam tak trochę dziwnie, nie? Odszedłem. Patrzę, koleżanka tam, co stoi, znaczy, tańczy. No to, a wiesz, że tutaj tańczyłem. No serio mówię, tak? No tak było. Serio, serio, tak? No to wiesz, to zaczęliśmy razem, potem ekipa dołączyła i słuchajcie, mieliśmy z godzinną dyskotekę. Łącznie z tym, że tam światła nawet włączałem, tak? Że mieliśmy, słuchajcie, strobo. Jak to się mówi? No dobra. Także więcej show biznesu. Tutaj ten cały casting prowadziłem. Udało nam się pozyskać też współpracę z Elite Model, która jest największą, oni teraz zmienili nazwę, ale to była największa agencja modelek na świecie. I też tam byli przedstawiciele. I o ile dobrze pamiętam, ta dziewczyna po lewej ode mnie przeszła do Elite i chyba ta prawa po prawej stronie też. Tutaj też więcej show biznesu. Tutaj robiliśmy duże targi, jakiś taki pokaz mody. Tu był targi samochodów ekskluzywnych, także tutaj macie Bugatti Veyron, jeżeli ktoś kojarzy. 1000 koni, tam dużo pieniędzy kosztuje. Tutaj gdzieś tam nasze modelki występują razem z modelkami Elite Model. To był ten pokaz mody. Tutaj jakieś kolejne sesje fotograficzne i tak dalej. Tak, no to zaraz dojdziemy, kochana, dojdziemy. Ja tu kontroluję, słuchaj, czas, także spoko. Pracowałem też przez wiele lat w radiu. To akurat nie mam z Polski z radia, natomiast to jest w Chicago, prowadziłem program na żywo też. No ciekawe też doświadczenie, coś co robiłem wcześniej w Polsce, robiłem również w Chicago. Tutaj zdjęcie, słuchajcie, to wybrałem tak nie bez powodu, bo następne zdjęcie
pokażę dlaczego. To jest, słuchajcie, wybory Miss World, czy Miss Świata, nie wiem dokładnie, nie pamiętam, bo tam są dwie organizacje. I to jest ta, którą zaraz wam pokażę, bo tutaj się zakredytowałem jako media, słuchajcie, także wszedłem i bum, to chciałem pokazać. To jest człowiek, który teraz jest na tobie, dlatego też wybrałem, bo on to organizował i tutaj, tak jak widzicie, to jest, ja to zdjęcie zrobiłem i byłem tak, o, w takiej odległości. Także no, teraz startuję w prezydenckich wyborach. No, czy on jest szczęśliwy? Nie wiem. A tutaj reprezentantka Polski. Tutaj czerwone dywany. Tutaj organizacja biznesowa, w której byłem tam, Board of Directors w Chicago. Tutaj trochę gwiazd przyjeżdżało do Chicago, których też znałem wcześniej z Polski, między innymi z tych kręgli. Tutaj z Andrzejem Krzywym z Demono. No i dużo imprez, generalnie impreza, alkohol. Tak wyglądało w większości moje życie. No i jeszcze więcej imprez. Wczoraj byłem grzeczny, nie? Tańczyłem sobie, nic nie piłem, tak? Tylko herbatkę, prawda? Tutaj jeszcze organizacja charytatywna, którą założyłem w Stanach. I tutaj zaprosili mnie nawet do telewizji, słuchajcie, amerykańskiej, na żywo byłem, prezentowałem tą organizację charytatywną, bo pomagałem dzieciom i taki też kolejny projekt. Tutaj gdzieś w LA Talk Radio, w Los Angeles, gdzieś też byłem zaproszony do radia i do telewizji, też opowiadałem bardziej, wtedy już tak trochę o świadomości, o jakby swojej transformacji, po tym, co za chwilę pokażę. Także generalnie tak wyglądało w bardzo wielkim skrócie moje wcześniejsze życie. No i teraz mięsko. Część z tych zdjęć nie pokazywałem w ogóle, nie publikowałem, także a co tam, jedziemy. To jest moje królestwo, słuchajcie, jak w 2013 roku skończyły mi się wszystkie pieniądze. Aha, to są Hawaje. Ja przeprowadziłem się z Chicago na Hawaje, tak. Wszystko się zaczęło walić, te moje biznesy i ta organizacja tak ciężko szła. I coś mi tak mówiło wewnątrz, że to życie mam zostawić, że to po prostu tak idzie pod górkę. I te doświadczenia były no, gigantycznymi, dlatego że jak z wiele osób z nas, czasem coś tak na siłę, a jeszcze tu muszę zamknąć, jeszcze to muszę zrobić. A wszechświat mówi, tutaj jest twoja droga. Nie, jeszcze to muszę osiągnąć, jeszcze ten dyplom, jeszcze te pieniądze, jeszcze tamten związek, tak? A kiwamy głową. I tak uporem. No i w końcu się tak wali, no czasem różne rzeczy doświadczają ludzie, czy to zdrowotnie, czy coś przeważnie się dzieje na tym poziomie fizyczności, że się budzimy i tak, kurczę, może coś innego. I wtedy pamiętam, że jak już tak się wszystko waliło, pojechałem na... wcześniej już pracowałem nad swoim rozwojem osobistym, bo bardzo to było intensywne, wpadłem w jakieś depresje, siedziałem, słuchajcie, w domu przez kilka tygodni, nie wychodziłem, bałem się nagle ludzi, gdzie byłem bardzo osobą towarzyską, jak myślę, widać po zdjęciach, a później się zamknąłem, taki przestraszony siedziałem w domu. Dużo, dużo ciśnienia, dużo takiego stresu, który gdzieś tam wynikał, myślę, też z tego, że po prostu nie byłem na tej swojej drodze. O, dziękuję, więcej światła, super. Zawsze dobrze więcej światła. No i to też spowodowało, że gdzieś zacząłem się interesować z czasem też rozwojem duchowym. Poznałem, znaczy pojechałem na Hawaje najpierw na 2 tygodnie na seminarium. Był Wayne Dyer i Edgar Tolle. Edgar Tolle myślę, że w Polsce jest bardziej popularny. Wayne Dyer w Stanach. No i od tego też się bardzo dużo zmieniło. I po powrocie do Chicago 2 miesiące i wyjechałem totalnie, wszystko zostawiłem, nawet moi wspólnicy nie wiedzieli, że ja gdzieś wyjeżdżam, a ja spakowałem się i wyjechałem. I wyjechałem na Hawaje, po prostu była taka jedna rzecz, medytacja, którą, to był też początek medytowania mojego i w medytacji gdzieś widziałem, słuchajcie, anioła w pokoju i to było po powrocie właśnie wtedy. Jeszcze to się też zbiegło z tym, że mój tata zmarł, jak wróciłem z tych Hawajów, z tych seminariów, także dużo jeszcze się zwaliło tak na głowę jakby takich z trójwymiarowego świata nieprzyjemnych rzeczy i to spowodowało też, że, no, że jeszcze bardziej coś czułem, że muszę gdzieś wejść głębiej, że coś jest więcej, że ta ziemskość była super niekomfortowa, że była bardzo nieprzyjemna
No i to spowodowało też, no myślę, że też medytacja i w tej medytacji gdzieś anioła takiego widziałem, słuchajcie, szarego, który był gdzieś w pokoju, 2 metry gdzieś wzrostu, to było w medytacji. I z drugiej strony nad wyspą Kauai, na której mieszkałem, która jest Honolulu, Oahu, wyspa Honolulu, to jest na północ następna wyspa. I tam czułem, że mam się przenieść. Tam widziałem mnóstwo aniołów białych, które mnie gdzieś zapraszały, że po prostu mam rzucić Chicago i wyjechać. I tak zrobiłem. I zostawiłem wszystko, nikomu nie mówiłem. Mój znajomy tylko pojechał, bo on się przeprowadzał akurat do Kalifornii, do Los Angeles, a ja dalej na Hawaje. No, także pierwszy rok na Hawajach jeszcze miałem dużo pieniędzy, także super dom, 5 minut nad, już nie pokazuję, ale gdzieś te pieniądze miałem, kabrioleta, którym jeździłem w Chicago, przejechałem sobie całą Route 66 do Los Angeles, wysłałem samochód na Hawaje, także jeździłem sobie kabrioletem na Hawajach, miałem fajny dom, wynajmowałem, 5 minut od plaży, od oceanu. Samochodem to ile jechałem? Nie wiem, 30 sekund, mniej więcej. No, także to życie przez pierwszy rok było też takie na Hawajach, fajnie. Ale już tam gdzieś się zaczęła ta praca. No i po roku gdzieś te pieniądze wszystkie wydałem, no i tak potem wylądowałem. To jest mój namiot. To jakieś materace, coś tam do jedzenia, jakiś grill, to znalazłem go w ogóle gdzieś. Tutaj ławeczka, także w sumie też nie miałem źle, bo na Hawajach ciepło miałem przynajmniej przez rok w tej bezdomności. Ja to się śmiałem, że mam, słuchajcie, ocean front, multi-million dollar property, czyli wielomilionowa posiadłość tak naprawdę. Tam obok, po prawej stronie miał dom Sylvester Stallone, także miał taki sam widok jak ja. Także mówię, okej. Okay. Tak to wyglądało generalnie, tu już jest czajnik, słuchajcie, to już tam ktoś mi kupił czajnik, to już było lepiej i kuchenkę, o, to już mogłem sobie gotować. Na początku nie miałem. Także tak to wyglądało. O, tutaj jestem na innym polu namiotowym, tu ptaszek przylatywał do mnie, także dużo kontaktu z naturą, to było tak niesamowite. Oczywiście było w tym niesamowicie, po tym, nazwę to po imieniu, bo dużo ego w tym show biznesie, tych znane gwiazdy, że znam, że tutaj występuję na scenie, że tutaj no, mnóstwo rzeczy, że te biznesy, modelki i tak dalej, ale dużo ego, taki, no tutaj jestem Fafawi Rafa. No i potem mnie ścięło tak, że no, że moimi kumplami były ptaszki. O, a tutaj obok, tutaj gdzie to pole namiotowe było, ten namiot, gdzie ptaszek przylatywał, tu znowu dom ma Julia Roberts, to jest jej dom autentyczny na wyspie Kauai. I to było jakieś takie 100 metrów. Na tym polu namiotowym też widziałem Piersa Brosnana, na rowerku sobie jechał, także mówię, o, James Bond nawet, no, nie jest źle. Tylko mnie to kosztuje zero, a on tam nie wiem ile płaci. Także tak sobie trochę tłumaczyłem, chociaż no, było niekomfortowo, to przyznam. Tutaj gdzieś, o tu jakaś data jest nawet, 2013, 9, 22. Tutaj jakieś kokosa sobie gdzieś tam znalazłem i sobie jem, nie? Świeży. O, tutaj już jest luksus, bo bieganiu po różnych polach namiotowych, bo tam nie można było cały czas być, tylko trzeba było się przenosić, bo sprzątali, więc czasem spałem w lesie w tym namiocie, czasem gdzieś tam przenosiłem się na inne pole. Tutaj jakąś taką panią artystkę poznałem, która to malowała obrazy na Kauai, na wyspie i no i tak się zaprzyjaźniliśmy, bym powiedział. Ja mówię, a ja mam taką posiadłość, słuchaj, tam nie ma jeszcze ściany, nie, ale to mówi, to wiesz, o tutaj. To tam i ten coś chciała, żeby mi tam coś pomógł przy tym. Ja mówię, dobra, no generalnie ja spałem tu, w tym namiocie. Plus był taki, że miałem, jak deszcz padał, to na przykład tu w tym namiocie miałem swój namiot i mi tak, bo mój namiot przeciekał, aha. No także jak były deszcze ulewne, no to miałem kałuże, chciałem powiedzieć, w pokoju, w namiocie. Znaczy w pokoju w sumie. No i tutaj był plus, kochani, że taki plus, że tu miałem prąd, że stąd miałem kabel podciągnięty i mogłem gdzieś tam coś, tak naprawdę jak zobaczycie, wejdziecie na mojego Facebooka z 2013 roku, czy coś tam, to bardzo dużo pozytywnych przekazów, dużo jakichś tam moich cytatów, dużo jakichś w ogóle takich pozytywnych rzeczy, natomiast cholernie bałem się powiedzieć szczerze, jaka jest moja sytuacja, także nikt nic nie wiedział. Ja tam na plażach, tutaj piękne zdjęcia, natomiast gdzieś bałem się powiedzieć, że po prostu nie mam kasy, że mieszkam w takich warunkach, gdzie tu już jest fajnie, bo tu miałem prąd przynajmniej.
I tam jeszcze jeden koleś, taki Amerykanin, mieszkał, także coś tam sobie mogliśmy ugotować. Natomiast było tyle komarów, słuchajcie, że po prostu... Także to dalej jedziemy. O, tak wyglądało w namiocie. Tu miałem laptopa już podłożonego. I tu kabelek jakiś tam sobie coś mogłem wrzucać. Czasem tak naprawdę, żeby coś wrzucić wcześniej, to musiałem iść czasem z kilometr na przykład, żeby gdzieś tam zasięg złapać, żeby coś pozytywnego do świata wrzucić. Tak tutaj, i to też się ładowało długo. Także tak. Później trafiłem, słuchajcie, do kościoła. To też mnie coś poprowadziło, że generalnie w Stanach trochę inaczej wyglądają kościoły. Jest Christian Church i Catholic Church, czyli katolicki i chrześcijański jest trochę inaczej. Katolicki jak nasz, natomiast chrześcijański wygląda tak, że jest pastor, pastor może mieć żonę, trochę inny jest przekaz, trochę inna, bym powiedział, energia. I co jest różne, to u nas te kościoły są w miarę otwarte. Tam są wszystkie pozamykane, tam jest tylko msza i zamknięte cały tydzień. I słuchajcie, i coś mi powiedziało, że w tym kościele, żebym sprawdził ten kościół, że on jest otwarty. I on był rzeczywiście otwarty. Przez 3 tygodnie tutaj spałem. Masę stresu, dlatego że przychodziłem gdzieś wieczorem z tym jakimś tobołkiem tam, z śpiworem. Kładłem się tam na ołtarzu przy tym i sobie spałem. No słowo daję. I dużo stresu przed tym, że mnie ktoś zobaczy. No i rano się pakowałem tak, żeby mnie nikt nie zobaczył. I wrzucałem wszystko. Jeszcze wtedy miałem samochód, także to był też cud, że nie mogłem samochodu, tego kabrioleta sprzedać, bo się okazało, że na Hawajach w ogóle nikt nie kupuje kabrioletów, dlatego że oni przed słońcem raczej uciekają. Więc to też było ciekawe doświadczenie, że nie mogłem sprzedać. Także miałem tyle plus, że gdzieś ten samochód mogłem zostawić rzeczy chociaż. Także taki był plus. A jak nie miałem pieniędzy, jak mi nikt nie ten, no to po prostu stał samochód, nigdzie nie jeździłem. No, taką tęczę też złapałem. Na wyspie bardzo dużo jest pięknych tęcz, bo jest... O, tutaj jest moja luks łazienka. Tak, zimna woda, coś, czego, kurczę, nie lubiłem przez lata, po prostu tak w zimnej wodzie, po prostu nienawidziłem. A tu wszechświat mówi, no dobra, musisz się przekonać do zimnej wody. Prysznice na polach na polach namiotowych też lodowata woda. Tutaj później poznałem takiego Hawajczyka, także spałem sobie w takich warunkach, już był luksus, był dach nad głową, prąd, opierunek, także było fajniej. I na koniec jeszcze spałem u takiego znajomego Amerykanina, który u mnie nocował też trochę, bo nie powiedziałem, jak wynajmowałem ten dom przez rok, był nowoczesny dom, pierwszy w ogóle tam ktoś mieszkał w ogóle i wynajmowałem ten dom, to tam wiele ludzi, słuchajcie, gdzieś tak przychodziło. I ta relacja z pieniędzmi wychodziła bardzo, bo ja się tak bałem, że ja wydam te wszystkie pieniądze, to było tak mocno we mnie siedziało, że mimo, że miałem tam 100 tysięcy dolarów czy więcej, ale tak się bałem, że to stracę, że każde wydawanie każdego dolara to było po prostu takie, czułem energetyczne ciśnienie. Nie wiem, być może ktoś z was też coś podobnego czuje z wydawaniem. I kurczę, to było tak ciężkie. Ja pamiętam, że w 2012 powtarzałem ciągle, wtedy do mojej dziewczyny mówię tak, kurde, ja chyba muszę stracić wszystkie pieniądze, żebym się przestał bać, bo mnie to tak denerwowało i to powtarzałem wiele razy. Ona mówi, słuchaj, jak to będziesz powtarzał, to się spełni. Ja mówię, I don't care, niech się spełni, bo ja już nie mogę. No i to jest, ten znajomy mieszkał u mnie przez jakiś czas, a tutaj, że tam się dużo przewijało ludzi, aha, i przez to, że się przewijali, to też jeszcze ja płaciłem ich za jedzenie, także to jeszcze dodatkowo mnie ciążyło i dużo stresu. Później on mnie przenocował, w tym autobusie sobie nocowałem, taki prysznic miał. W ogóle był pilotem, słuchajcie. No naprawdę, tutaj się odkręca, słuchajcie, tu i ciepła woda leci, także jest, nie jest źle. Tam, tutaj akurat mieszkałem, nie wiem, chyba z 2 tygodnie, tak pod sam koniec już, jak już miałem wyjechać. Bo samochód, tylko nie mogłem strzelać samochodu. O, tak wyglądało w środku Moskitiera, taka na ten, no. A tutaj magiczne miejsce, które pozwoliło mi, bo często ludzie mnie pytają, a co ty, to jak ty to przeżyłeś, tak kurczę, cały rok? No jest możliwe, poznałem, słuchajcie, jakiegoś Rosjanina na Hawajach, nie? I on mówi, o, tak się skumaliśmy, bo on też tam rozwojem duchowym się zajmował i się poznaliśmy. I on mówi, ty, słuchaj, tu jest taki food bank, jedzenie dają co tydzień bezdomnym, czy tam kto chce, nie? To można sobie przyjść. I słuchajcie, to było jedno z największych wojny z moim ego, to było właśnie pójść do tego banku żywności przy kościele
i wziąć jedzenie z tymi bezdomnymi, na których miałem mnóstwo osądów, weź się do roboty, weź tu coś tam zrób. Tak patrzyłem na nich z góry. Nie patrzyłem jako ludzi, tylko jako po prostu jakiś gorszy ten, że jestem lepszy i ja tu wiem i ogarniam. I no to wszechświat mi pokazał, taki jesteś kozak, no to bum, to doświadczysz podobnie, żebyś przestał osądzać. I ludzi, których poznałem właśnie tutaj, to jest ten foodbank. Pierwsze pamiętam, to było tak ciężko, gdzieś siedziałem z boku, mówi tak jeszcze sobie, mówię, mam jeszcze 100 dolarów, to jeszcze ten, a tak w środku mówi, nie, masz iść i doświadczyć, masz iść, ten wewnętrzny głos, ta intuicja. I mnie tak pcha, że mam iść i koniec. No i tutaj, słuchajcie, ze 100 osób przychodziło po jedzenie, nie wszyscy byli bezdomni, ale tam nie pytali też, wiesz, ile masz dochodów, ani ten, także można było sobie wziąć. I przez rok tam podjeżdżałem sobie, co też czas, jak miałem benzynę, jakieś pieniądze, czy ktoś mi dał, no to podjeżdżałem kabrioletem. Słuchajcie, to był taki hit, to był kolejne, żeby wyjść i jakby wszechświat mi dawał lekcję, żeby wyjść poza obawy, co inni powiedzą. To jest to, co powiedziałem na początku. Było super niekomfortowo, bo to był najlepszy, najdroższy samochód, jaki był tam na tym placyku, co ludzie przyjeżdżali jakimiś zdezerowanymi albo autobusami jechali. A ja czasem przyjeżdżałem kabrioletem, otwierałem dach i pakowałem żarcie. Nie? I tam, słuchajcie, potem brałem, kto tam jeszcze chciał na pole namiotowe, to ich transportowałem i później gdzieś jedzenia było wystarczająco, się dzielili, więc też tam gotowałem czasem dla, nauczyłem się gotować trochę. Gotowałem dla innych ludzi, dzieliłem się tym, co dostawałem, dzieliłem się też z innymi ludźmi na polu namiotowym, jak nie mieli. Także piękna energia, John, który to prowadził, wspaniała osoba, tak od serca, słuchajcie, co on tworzył, bo tam były różne foodbanki na Kauai, na wyspie, ale ten był najbardziej no, cudowny, to po prostu było inaczej zarządzane. On nie mówił ludziom, co mają robić, wszędzie było strukturę. Słuchajcie, wiecie, jakie kartki były na wszystkich na wyspie, na różnych innych miasteczkach? Było, nie bierz za dużo, takie rzeczy, weź tyle, ile potrzebujesz. A oni mówili tak, gdzieś jakąś modlitwę mówili, weź ile potrzebujesz, nawet weź więcej, podziel się ze znajomymi, a jak ktoś potrzebuje, przyprowadź go za tydzień. I mówię, wow. I miałem przyjemność sporo rozmawiać z Johnem, który jakby tym zarządzał i słowo daje, jak będę, a będę miał dużo pieniędzy, wyślę, albo nie wiem, pojadę, albo wyślę mu po prostu, żeby wspomóc to miejsce, bo naprawdę cuda robił. Ja nie mówię nikomu, co mają robić, tylko kto ma ochotę, zapraszam. I też często pomagałem coś tam. Mieli oprócz tego farmę z organic food, czyli bio po polsku chyba, tak? Także ja się, słuchajcie, słowo daję, lepiej się odżywiałem, jak miałem 100 tysięcy dolarów na koncie. Lepiej się odżywiałem wtedy. Dlatego ja wcześniej sobie żałowałem, bałem się wydawać. No, a tutaj w kabriolecie zapakowane jedzenie, także jest git. No i wtedy też dużo pracy nad sobą, dużo zacząłem medytować, dużo w naturze, dużo też byłem sam ze sobą, z wszechświatem, z boskością, czy jakkolwiek chcemy to nazwać. Dziś więcej medytacji, no tutaj tak bardziej te Hawaje wyglądają, ja tak raczej tą ciemną stronę pokazałem, ale generalnie na Facebooku było tak. I rally jest aloha, to jest znaczek aloha, jakby ktoś pytał, także no jest fajnie, słuchajcie, czat na Hawajach. No, dobra, to później muszę kończyć, bo tam jedzenie dają w kościele. No, także aloha, to jest miasteczko Princeville, nie, czy Hanalei, już nawet nie pamiętam. No, a tutaj, o, zaraz przechodzimy do rzeczy, które jakby sedna, dlaczego to wszystko powiedziałem? Dlatego, że relacja nasza z pieniędzmi gdzieś się tworzy od małego i pewne rzeczy gdzieś widzimy na zewnątrz, widzimy od ludzi, widzimy z telewizji, widzimy z mediów i gdzieś to chłoniemy. Ja tak chłonąłem też bardzo dużo i te obawy o finanse, które zawsze miałem ze sobą, jak mi ktoś powiedział, że kurczę, nie będę miał samochodu tak jak teraz, to bym nie uwierzył. I ta moja sytuacja finansowa trwała. Bezdomność była rok prawie, natomiast sytuacja finansowa nie tak dawno się wyklarowało trochę, tak wiesz, tak trochę się poszło do góry i Krysia przyzna, że pisała do mnie, czy dzwoniła nawet, we wrześniu, mówi, słuchaj Boguś, wiesz, że ty jesteś jedynym prelegentem, który jeszcze nie zapłacił? A ja nie wiem, że czy, ale mówię, nie mam jeszcze, ale ufam, że będzie. Jak mam tu być, to coś się pojawi i rzeczywiście
w sierpniu, jak przyszedł mi ten temat, mówię, no dobra, to co ja tam powiem, jak ten, ta obfitość, nie? I ta obfitość się tworzy teraz. Tak naprawdę to, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, kompletnie się zmieniło. To jest, kurczę, niewiarygodne. I taki mój znajomy, przyjaciel, którego znam od wielu lat, nagle się okazało, że jego droga przez duży biznes, ten mój to pikuś, to co on zrobił gdzieś tutaj w kraju i za granicą, nagle nasze drogi się połączyły. Okazało się, że przebudzony, świadomy, ma pieniądze, tworzy projekty, w które gdzieś też się zaangażowałem, bo są bliskie memu sercu, bo są takie właśnie z tą nową energią, taką dla ludzi. I to są takie rzeczy, które w trójwymiarowym świecie tworzymy, nie tylko medytujemy, ale tak naprawdę coś dla ludzi w fizycznym świecie. I to jest niesamowite, że zaufanie tak naprawdę do siebie, do życia, do świata, do duszy, czy cokolwiek tam jest, że to coś wie. I połączenie z intuicją naszą jest rozwiązaniem na każde tak naprawdę bolączkę. I ufając sobie, ja też nie wiedziałem, dlaczego przez tą bezdomność muszę przejść, no ale też tak czułem, że nikogo nie informować, nikomu nie mówić, po prostu mam to doświadczyć i koniec. Teraz już tak bardziej wiem, bo się nie boję i ufam temu, co będzie. A przy okazji, to gdzieś, nie wiem, w książce pewno napiszę, ile rzeczy się działo, jakie cuda się działy w tej bezdomności. Jak wszystko gdzieś, ktoś mi dał tu $50, tutaj znalazłem jakieś jedzenie, tutaj no, niesamowite, tutaj ktoś mi dał śpiwór, tu coś, to kilkadziesiąt rzeczy różnych, czy buty nawet jakieś gdzieś znalazłem, czy ktoś mi dał. Także, kochani, nie ma co się bać o nic. Wszystko jest okej, wszystko jest perfekt. Jesteśmy tak naprawdę prowadzeni, jak tylko pozwolimy się prowadzić, połączymy się z tym głosem naszym wewnętrznym, który jest gdzieś tam, wie więcej, to, no to cuda się dzieją. I tych cudów wam życzę i tymi cudami się dzielę też z innymi. No i tyle. Tu jest ewentualnie kontakt. To, co robię, to są seminaria, są warsztaty i są również intuicyjne sesje, które udzielam. Po prostu wyczuwam ludzi, energię i czuję, jak mogę ich wspomóc. Naprawdę też się wtedy cuda dzieją. Każda sesja jest trochę inna, bo jest po prostu w danym tu i teraz. I, no i zapraszam, jeżeli ktoś czuje, to tak.